Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. A dzisiaj Robert Lewandowski kontuzjowany, nie zagra w meczu z Anglią. Kolejne pochwały kierowane w stronę Piotra Zielińskiego. Luis Suarez może wrócić do Liverpoolu. Czy Joachim Löw zostanie trenerem FC Barcelony? Oraz Harry Kane, który chwali Roberta Lewandowskiego. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do subskrypcji kanału, abyście nie przegapili kolejnych materiałów, które będę tutaj publikował. Zostawcie także łapkę w górę, aby ten materiał dotarł do jak największego grona osób. Ja już nie przedłużam i zapraszam Was na dzisiejsze newsy. Sponsorem kanału jest BetClick, legalny bookmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Od dłuższego czasu spekuluje się na temat przyszłości Joachima Löwa, który od 2006 roku pełni funkcję selekcjonera reprezentacji Niemiec. 61-latkowi przez blisko 15 lat udało się zdobyć Mistrzostwo Świata w 2014 roku oraz Puchar Zdobywców Pucharu Konfederacji. Niestety ostatni turniej w wykonaniu Niemiec, jakim był Mundial 2018, okazał się totalnym fiaskiem. Nasi zachodni sąsiedzi nie wyszli nawet z grupy, co na obrońcę Mistrza Świata było dużą kompromitacją. Najbliższe Euro będzie ostatnią szansą dla Löwa na utrzymanie obecnej posady. Są jednak informacje, które mówią o tym, że niezależnie od występu Niemiec na mistrzostwach, Joachim zakończy współpracę z reprezentacją na rzecz kariery jako trener klubowy. Löw był już łączony z Realem Madryt czy Bayernem Monachium, a ostatnio do tego grona dołączyła FC Barcelona. Xavi Hernandez, czyli jedna z legend Barsy, twierdzi, że niemiecki selekcjoner pasowałby do Blaugrany. Löw chce widowiskowej i ofensywnej piłki, a do tego jest mistrzem świata. Joachim pomógł Niemcom wykreować inne postrzeganie piłki nożnej. Przypomina mi trochę styl, którego nauczyłem się w Hiszpanii i FC Barcelonie. Pasuje do Barsy ze względu na jego sposób rozumienia gry i osobowość. Jak myślicie, Joachim Löw odnalazłby się w roli trenera FC Barcelony? Piszcie swoje opinie w komentarzach. Za nami już dwa występy w eliminacjach do Mistrzostw Świata w Katarze. W pierwszym meczu na wyjeździe zremisowaliśmy z Węgrami 3-3, mimo że przyjechaliśmy po 3 punkty. Patrząc jednak na naszą grę i przebieg meczu, wynik ten był dla nas bardzo korzystny. Z Andorą u siebie bez problemu wygraliśmy 3-0, choć nasza gra również nie powalała. Trzeba jednak zaznaczyć, że piłkarze gości grali bardzo defensywnie i często dopuszczali się faulów na naszych zawodnikach. W środę czeka nas prawdopodobnie najtrudniejszy mecz tych eliminacji. Biało-czerwoni na Wembley zmierzą się z reprezentacją Anglii, która po dwóch meczach z San Marino i Albanią ma komplet punktów i czyste konto, jeśli chodzi o stracone gole. Nie ma co się łudzić o wygraną, bo nie jest ona w naszym zasięgu, uwzględniając fakt, że Paulo Souza dopiero odbudowuje solidną kadrę po kadencji Jerzego Brzęczka. Jedną z najsilniejszych broni Anglii jest Harry Kane, który w jednym z wywiadów bardzo przychylnie wypowiedział się na temat naszego kapitana, Roberta Lewandowskiego. Lewandowski to fantastyczny gracz, ma niesamowite wykończenie, świetnie się porusza, jego wszechstronność jest wspaniała. Co roku widać to po jego bramkach i wpływie na swoją drużynę. Kiedy patrzysz na Lewandowskiego, Ronaldo, Messiego i wielu innych piłkarzy, to widzisz, że osiągają jeszcze lepszą formę, kiedy zbliżają się do 30. To chcę osiągnąć. Mam 27 lat i nadal czuję, że mam jeszcze wiele lat na naukę i rozwój. Kiedy patrzę na takich piłkarzy, to daje mi to motywację. Korzystając z okazji, chciałbym Was zaprosić do naszej ligi typerskiej w aplikacji Noin. Do wygrania tym razem jest koszulka Waszego ulubionego zespołu. Czyli jeżeli zajmiecie tam pierwsze miejsce, wybieracie sobie koszulkę swojej ulubionej drużyny i aplikacja ją Wam wysyła. Świetna zabawa, a przy okazji możecie coś wygrać. Drugie, trzecie oraz czwarte miejsce także są nagradzane. Jak dołączyć? Już Wam tłumaczę. Musicie zainstalować aplikację ze sklepu Play, a następnie, dołączając do ligi, wpisać kod FTV i w taki sposób będziemy mogli wspólnie rywalizować. Czekam na Was! Piotr Zieliński przez polskich kibiców jest różnie traktowany. Z jednej strony są kibice, którzy nie narzucają na niego dużej presji i sądzą, że ma duży potencjał, jednak w reprezentacji ciężko mu go wykorzystać. Jest i druga strona, która skupia się jedynie na bezczeszczeniu Polaka za jego grę, która wielokrotnie odstaje od tej, którą prezentuje w klubie. We Włoszech opinie o 26-latku są zupełnie inne. Włosi zachwycają się naszym pomocnikiem, a co chwilę słyszymy, jak trenerzy czy włoscy piłkarze wypowiadają się na jego temat, niemal w samych superlatywach. I tym razem nie jest inaczej. Były włoski piłkarz Salvatore Bani, który grał chociażby dla Interu Mediolan czy Napoli, niesamowicie chwali naszego reprezentanta za jego formę, jaką prezentuje w klubie Gennaro Gattuso. Zieliński ma w sobie nieprzewidywalność, potrafi grać obiema nogami, dysponuje inteligencją potrzebną do tego, aby coś zmienić. Czasami wydaje się, że on sam nie jest świadomy tego, że jest tak dobrym graczem. Jeśli zauważą to Real Madryt lub inne kluby z tej półki, to mogą zacząć czynić starania o niego. Moim zdaniem mówimy o piłkarzu z innej planety. Zielu w obecnym sezonie Serie A rozegrał 25 meczów, spędzając łącznie na murawie 1700
765 minut. Przez ten czas zdobył 6 goli i 6 asyst, a jeśli taką dyspozycję utrzyma do końca sezonu, to bez wątpienia latem będą się po niego zgłaszać kluby z europejskiego topu. Warto zaznaczyć, że Piotrek ma ważny kontrakt do połowy 2024 roku, a jego klauzula odstępnego wynosi równe 100 milionów euro, także całkiem sporo. W komentarzach koniecznie napiszcie, co Wy sądzicie o Piotru Zielińskim oraz jego grze w kadrze i klubie. Jak już wcześniej wspominałem, w środę reprezentacja Paulo Souzy zmierzy się na wyjeździe z Anglią, a mecz ten będzie arcytrudnym zadaniem. Nasze dwa ostatnie mecze, mimo że rozegraliśmy ze słabszymi rywalami, nie było łatwą przeprawą dla naszych orłów, a musimy wiedzieć, że Anglia to reprezentacja o półkę wyżej od naszej. Co jest najgorsze, w środę na boisku zabraknie Roberta Lewandowskiego. 32-latek opuścił murawę w meczu z Andorą już w 63 minucie, a zaraz po zejściu wokół niego znaleźli się medycy, którzy przekładali lód do jego nogi. Zobaczcie moment, w którym Lewandowski doznał wspomnianego urazu. Jak wykazała diagnoza, Robert ma uszkodzone wiązadło w kolanie, co oczywiście jest poważnym problemem. Lewy ma przejść od 5 do 10 dni leczenia, a następnie czeka go rehabilitacja, którą przejdzie już w Bayernie. Więcej szczegółów na ten temat podał rzecznik prasowy PZPN-u Jakub Kwiatkowski. Potwierdziło się to, czego się spodziewaliśmy po wczorajszym meczu. Uraz prawego kolana. Dzisiaj rezonans magnetyczny potwierdził naciągnięcie więzadła pobocznego prawego kolana. Bolesny uraz, ale nie jest to bardzo poważny uraz. Jednak jest na tyle istotny, że wyklucza możliwość, żeby Robert zagrał w spotkaniu z Anglią. Jest po prostu za mało czasu, żeby ten uraz można było zaleczyć. Od 5 do 10 dni mniej więcej tego typu kontuzja potrzebuje, żeby została wyleczona. Oczywiście to zależy od organizmu każdego piłkarza. No i też oczywiście nikt nie będzie ryzykował, bo wiemy, jak sezon jest długi, jak intensywny, mecze praktycznie są rozgrywane co 3 dni, a my mamy za niespełna 3 miesiące Mistrzostwa Europy, więc no, nasz najlepszy piłkarz, kapitan tej reprezentacji jest nam wtedy potrzebny, więc tutaj nikt nie będzie ryzykował zdrowia piłkarza. Robert też jest świadomym zawodnikiem, on wie, czuje swoje ciało, co jest dla niego najbardziej odpowiednie i decyzja jest taka, że Robert jutro wróci do Monachium i tam będzie kontynuował to leczenie. Jest to chyba jeden z najgorszych możliwych scenariuszów dla Paulo Souzy. Portugalczyk ma do wykorzystania 3 napastników, jakimi są Arkadiusz Milik, Krzysztof Piątek i Karol Świderski, ale żaden z nich nie daje tyle jakości na boisku, co napastnik Bayernu. Piszcie w komentarzach, jaki wynik obstawiacie w meczu z Anglią. Luis Suarez po odejściu z FC Barcelony udowodnił, że nadal jest wartościowym piłkarzem i już w barwach Atletico Madryt pokazał, na co go stać. Po 25 meczach ma on w La Liga 19 goli i walczy z Leo Messi o status króla strzelców ligi. 34-latek jest związany z drużyną Diego Simeone do końca przyszłego sezonu, ale istnieje możliwość, że już w tym roku opuści on Hiszpanię. Suarez jest na liście Liverpoolu, który rozważa jego ponowne sprowadzenie. The Reds w tym sezonie z powodu plagi kontuzji grają poniżej oczekiwań, a pod znakiem zapytania stoi nawet ich występ w Lidze Mistrzów. Powoli do gry zaczyna wracać Van Dijk, mimo to latem klub chce się wzmocnić, głównie jeśli chodzi o ławkę, bowiem wygląda ona bardzo ubogo. Suarez grał dla Liverpoolu w latach 2010-2014 i przez ten okres rozegrał 133 spotkania. Strzelił 82 bramki i zaliczył 47 asyst. Mówiąc krótko, ma on doświadczenie w Premier League i po powrocie na wyspy mógłby okazać się asem w rękawach Jurgena Kloppa. Luis jest wyceniany na 15 milionów euro, ale istnieje duża szansa, że Liverpool by go pozyskał za mniejszą kwotę. Wydaje się to dobra opcja, bowiem mimo wieku Suarez wciąż prezentuje wysoki poziom, a jego transfer w przeciwieństwie do innych napastników z wysokiej półki byłby istną promocją. Oprócz Roberto Firmino na pozycji 9 w Liverpoolu czasami gra Origi. W dzisiejszym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli się Was podobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Słyszymy się oczywiście już w kolejnym filmie. Cześć!